Malta to wyspa i kraj o tej samej nazwie. Leży na Morzu Śródziemnym między Sycylią i Tunezją. Jest najmniejszym krajem Unii Europejskiej, do której przystąpiła w 2004 roku. Liczy 316 km2 powierzchni i niecałe 450 tysięcy mieszkańców. Do miasta prowadzą trzy wejścia. To brama główna. Mdina to dawna stolica Malty. Miały tu swe siedziby władze kościelne, wojskowe i cywilne. Tu też mieszkały i wciąż mieszkają najstarsze maltańskie rody. W jej granicach mieszczą się wielkie pałace, klasztory, kościoły, katedry i muzea. Muzeum Historii Naturalnej w XVIII-wiecznym pałacu wielkiego mistrza Antonio Manuela de Villena. To właśnie jego wizerunek został umieszczony nad wejściem do pałacu. Tylna strona bramy głównej jest ozdobiona płaskorzeźbami świętego Publiusza, świętego Pawła i świętej Agaty. Mdina przez wiele lat była znana jako miasto ciszy, ponieważ jej wąskie uliczki nie nadawały się dla ruchu kołowego i wykorzystywano ją jako dzielnicę wyłącznie mieszkalną. Kaplica świętej Agaty z 1410 roku. Katedra świętego Pawła konsekrowana w 1702 roku. Prawy zegar pokazuje godziny i minuty, a lewy dni i miesiące. W ołtarzu głównym obraz przedstawiający nawrócenie świętego Pawła, a freski na sklepieniu przedstawiają jego życie. Katedra jest najważniejszą świątynią katolicką archidiecezji maltańskiej. Muzeum katedralne w dawnym seminarium duchownym. Oprócz przedmiotów kultu religijnego jest tu duży zbiór drzeworytów Albrechta Dürera i kilkanaście grafik Goi. Pałac de Piro z XVIII wieku. Obecnie mieści się tu Muzeum Narzędzi i Przyborów. Eksponowana jest także część zbiorów Muzeum Katedralnego. Przylegający do murów obronnych plac Bastion w północnej części miasta. Z murów obronnych roztacza się rozległy widok na całą północną część Malty. W miejscowości Mosta kopuła kościoła Santa Maria Assunta ma 40 metrów średnicy i jest trzecią lub czwartą co do wielkości niczym niepodpartą kopułą na świecie. Kopuła i dzwonnice katedry świętego Pawła. Kościół Karmelitów z 1659 roku.
pałac Falson zachował się parter z XIII wieku. To najstarsze maltańskie miasto zostało niemal całkowicie zniszczone w czasie wielkiego trzęsienia ziemi w 1693 roku. Brama Greków. Była ona jedynym wejściem do Mdiny, z którego mogli korzystać niewolnicy. Miasto było ufortyfikowane już w czasach starożytnych, ale większość obecnych fortyfikacji została zbudowana przez rycerski zakon świętego Jana, czyli przez Joannitów między XVI a XVIII wiekiem. Jeszcze rzut oka na katedrę świętego Pawła i kończymy nasz pobyt w Mdinie, żegnani głosem katedralnych dzwonów. Z miejscowości Sliema poprzez zatokę można podziwiać panoramę Valletty, stolicy Malty. Sliema to główny maltański ośrodek wypoczynkowo-mieszkalny. Liczy około 15 tysięcy stałych mieszkańców. Leży na skalistym półwyspie i nie ma tu piaszczystych plaż. Wzdłuż wybrzeża biegnie szeroka promenada, przy której wznoszą się luksusowe apartamentowce i hotele. Ceny nieruchomości są tu najwyższe na wyspie. Jest popołudnie w niedzielę wielkanocną. Na głównej ulicy odbywa się procesja. Konstytucja Malty ustanowiła katolicyzm jako religię państwową. Artykuł 2 Konstytucji stanowi, że religią Malty jest rzymskokatolicka religia apostolska, że władze kościoła rzymskokatolickiego mają prawo i obowiązek nauczania, które zasady są dobre, a które złe, oraz że należy zapewnić religijne nauczanie rzymskokatolickiej wiary apostolskiej we wszystkich szkołach państwowych w ramach nauczania obowiązkowego. Była ostatnim krajem europejskim poza Watykanem, który po referendum w tej sprawie wprowadził w październiku 2011 roku rozwody. Aborcja jest nielegalna w każdych okolicznościach. Promem z portu Cirkewa można popłynąć na wyspę Gozo. Rejs trwa około 25 minut. Prom przepływa koło wyspy Comino z XVII-wiecznym fortem broniącym dawniej przed atakami piratów. Maltańczycy uważają, że Gozo to wyspa nimfy Kalipso, która trzymała tutaj przez 7 lat Odyseusza w jego powrotnej drodze spod Troi. Pływając do Mgaru, jedynego portu na wyspie, można podziwiać zabudowaną skarpę z zarysami wież kościelnych i niedużych domów.
Gozo ma 67 km kwadratowych powierzchni i mieszka tu 25 tysięcy osób. Krater określany jako wewnętrzne morze. Woda morska dostaje się do niego przez pęknięcie w skale. Nieopodal znajduje się skała Grzyba, kiedyś bardzo ceniona przez joannitów za sprawą rzadkiego czerwonego grzyba porastającego jej zbocza. Rycerze używali go m.in. do leczenia chorób krwi, dysenterii i tamowania ran. Wstęp na ten teren był zakazany i karany śmiercią. W sąsiedztwie skały Grzyba była formacja skalna Lazurowe Okno, ale 8 marca sztorm spowodował jej zawalenie się. Sanktuarium Najświętszej Marii Panny z Tapinu to jedna z najważniejszych świątyń na Malcie. W 1883 roku miejscowa rolniczka dostąpiła objawienia. Potem miały miejsce cudowne uzdrowienia. Zainicjowało to ruch pielgrzymkowy. Na miejscu małej kaplicy w latach 1919-1931 powstała bazylika mniejsza. Sanktuarium odwiedził Jan Paweł II i dołożył do obrazu Matki Boskiej 5 złotych gwiazd, a Benedykt XVI ofiarował złotą różę. Sanktuarium odwiedzają pielgrzymi z całego świata. To jedna z licznych grup pielgrzymkowych. Używana do dzisiaj pralnia publiczna z XVII wieku w miasteczku Fontana. Na Gozo nie brakuje malowniczych klifów i zatoczek. Miasteczko Wiktoria, dawniej Rabat, jest stolicą wyspy Gozo. Nad miastem wznoszą się masywne bastiony cytadeli z początku XVII wieku, zaprojektowane przez Francesco Laparelliego, który był asystentem Michała Anioła. Na terenie cytadeli, przy placu katedralnym, w XVII wieku zbudowano katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przez kilkanaście lat po wybudowaniu cytadeli obowiązywało prawo, zgodnie z którym każdy mieszkaniec Gozo musiał nocować w jej murach. Ten uciążliwy obowiązek zniesiono w 1637 roku. Nigdy nie sprawdzono skuteczności potężnych murów obronnych. Zanim je ukończono, Turcy osmańscy zostali wyparci z tego rejonu Morza Śródziemnego. Katedry nigdy nie zwieńczono kopułą z powodu przedwczesnego wyczerpania funduszy na budowę.
kościół św. Jakuba Apostoła. Barokowa bazylika św. Jerzego z XVII wieku. Wejściowe drzwi do bazyliki wykonano z brązu. Ostatni rzut oka na katedrę Wiktorii. W miejscowości Szołgra jest dobrze zachowany wiatrak z XVIII wieku. Stała wystawa przy stanowisku archeologicznym świątyni Czgantija, na której prezentowane są oryginalne artefakty znalezione na terenie wykopalisk z okresu neolitu. Na podstawie tej czaszki komputerowo zrekonstruowano wygląd twarzy. Plan neolitycznej świątyni Czgantija. Zachowały się dwie megalityczne świątynie zaliczane do najstarszych wolnostojących budowli na świecie. Ich tylna ściana sięga 6 metrów wysokości i tworzą ją megality o wadze nawet ponad 45 ton. Kamienie pochodzą z odległego o 5 km kamieniołomu. Ich wiek jest szacowany na ponad 5,5 tysiąca lat, czyli są o 1000 lat starsze od egipskich piramid i Stonehenge. Zajmują około 1000 metrów kwadratowych powierzchni i były najprawdopodobniej miejscem prehistorycznego kultu płodności. Świątynie były ostatnim punktem jednodniowego pobytu na Gozo. Pozostaje jeszcze tylko rejs powrotny na Maltę. Ciekawostką jest to, że bilet na prom kupuje się dopiero w drodze powrotnej. W kolejnym dniu pobytu przesiadamy się na jeepy, by swobodniej niż autobusem przemieszczać się po wąskich drogach Malty i łatwiej dotrzeć do niektórych atrakcji turystycznych wyspy. W uroczej zatoce Kotwic leży wioska Popeja. Została wybudowana w 1979 roku jako scenografia do filmu nakręconego przez wytwórnię Walta Disneya o marynarzu Popeju, którego zagrał Robin Williams. Pod stóp czerwonej wieży, zwanej także wieżą świętej Agaty, roztacza się rozległy widok na wyspę Gozo i Comino. Wieża została wybudowana w połowie XVII wieku. Tego typu wieże były budowane w takiej odległości od siebie, by z każdej było widać sąsiednią. Pełniły funkcję obserwacyjno-ostrzegawczą przed piratami, a także funkcję komunikacyjną między Gozo i wielkim portem w Valletcie. Spod wieży widać także plażę Meliecha, największą piaszczystą plażę na Malcie. Bardzo popularna wśród turystów piaszczysta plaża Golden Bay. Na Malcie piaszczystych plaż jest niewiele i mają w sumie około 4,5 km długości.
wybrzeże Malty obfituje w malownicze zatoczki i wspaniałe klify. Rabat sąsiaduje z Mgliną i był w czasach rzymskich jej przedmieściem. W centrum znajduje się kościół świętego Pawła, uważany za pierwszy kościół parafialny na Wyspach Maltańskich. Pod kościołem znajduje się grota świętego Pawła, który miał w niej mieszkać w 60 roku naszej ery, po tym jak statek, którym płynął na proces do Rzymu, rozbił się u wybrzeży Malty. W Rabacie znajdują się katakumby świętego Pawła i katakumby świętej Agaty. Podobno katakumby pod miastem mają kilkanaście kilometrów długości. Paweł prowadził tu działalność misyjną, podczas której uzdrowił ojca rzymskiego namiestnika Publiusza i wielu innych chorych. Kaplica świętego Katalda, pod którą też są katakumby. W Dingli znajdują się najwyższe klify na Malcie, sięgające 250 metrów wysokości. Na wysokim klifie w 1646 roku zbudowano kaplicę świętej Marii Magdaleny. W oddali widać letni pałac prezydencki. W zachodniej części Malty znajduje się zespół jaskiń i grot skalnych Blue Grotto, wrzeźbionych przez wzburzone morskie fale. Marsaszlok jest najładniejszą wioską rybacką na Malcie. Stacjonuje tu największa flota rybacka, a port, w którym cumuje mnóstwo tradycyjnych kolorowych łodzi rybackich, prezentuje się nadzwyczaj malowniczo. Na dziobach swoich łodzi rybacy umieszczają oczy Ozyrysa, które mają odstraszać złe duchy. Nad zatoką znajduje się elektrownia na paliwo gazowe o mocy 120 MW. W pobliżu tego portu na statku Maksym Gorki po spotkaniu przeprowadzonym w dniach 2 i 3 grudnia 1989 roku prezydent Bush i Gorbaczow ogłosili koniec zimnej wojny. Kościół parafialny w Marsaszlok. Kolejny dzień pobytu to wizyta w stolicy Malty, Valletcie.
Do miasta prowadzi brama miejska, zwana też Bramą Republiki. Zaraz za bramą zaczyna się ulica Republiki, która jest główną arterią miasta. Budynek Parlamentu otwarty 4 maja 2015 roku. Budynek Opery Królewskiej bezpośrednio trafiony podczas bombardowań lotniczych w 1942 roku, obecnie teatr pod gołym niebem. Zniesiony jako wyraz dziękczynienia za zwycięstwo nad Turkami Kościół Matki Bożej Zwycięskiej. Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Oberża Kastylijska, jedna z 8 zbudowanych na terenie Valletty, obecnie stoi jeszcze 5. Były to kwatery przeznaczone dla poszczególnych grup językowych rycerskiego zakonu szpitalników świętego Jana, którzy zwani byli także szpitalnikami, joannitami lub kawalerami maltańskimi. Obecnie jest tu siedziba premiera Malty, gmach giełdy papierów wartościowych, w głębi budynek Maltańskiego Banku Centralnego. Górne ogrody baraka znajdują się na górnej kondygnacji bastionu świętego Piotra i Pawła, zbudowanego w 1560 roku. Kolumnada łukowa na tarasie w ogrodzie została zbudowana 100 lat później. Pierwotnie była zadaszona. Bastion świętych Piotra i Pawła jest najwyższym punktem 16-wiecznych murów obronnych Valletty. Rozciąga się stąd wspaniały widok na Wielki Port, Fort Ricasoli, Fort Bigi i Fort Świętego Anioła. Na dolnej kondygnacji bastionu znajduje się złożona z 8 dział tak zwana bateria powitalna. Codziennie w południe oddawany jest tu salut armatni. Po drugiej stronie Wielkiego Portu leżą 3 miasta – Vittorioza, Seglea i Cospicua. Katedra Świętego Jana wybudowana w latach 1573-1578. Naprzeciw katedry znajduje się wybudowany współcześnie neoklasycystyczny budynek sądów. Długa kolejka oczekujących na wejście do katedry. Podłoga katedry jest wyłożona marmurowymi płytami nagrobnymi. Nawa główna ma 53 metry długości i 15 metrów szerokości. Na suficie przedstawiono sceny z życia Jana Chrzciciela opisane w Biblii. Na ołtarzu głównym jest marmurowa rzeźba Giuseppe Mazzuoliego przedstawiająca chrzest Chrystusa przez Jana Chrzciciela, patrona katedry.
ofiarom fresków i złoceń może przyprawić o zawrót głowy. Trudno znaleźć choćby kawałek powierzchni niepokryty zdobieniami. Są one wszędzie, na ścianach, sklepieniach, portalach i przejściach. Składają się z charakterystycznych dla baroku motywów złoconych liści, kwiatów i aniołów. Po obu stronach nawy głównej znajdują się kaplice narodowych sekcji zakonu joannitów. Jest ich 8. Kaplica języka włoskiego, której ołtarz zdobi mistyczny ślub świętej Katarzyny. Kaplica języka niemieckiego, zasłonięty w tej chwili ołtarz, przedstawia pokłon trzech króli. Kaplica Aragonii jest poświęcona świętemu Jerzemu. Kaplica hiszpańska, na ołtarzu obraz świętego Jakuba witającego pielgrzymów odwiedzających jego sanktuarium. Plac Świętego Jerzego, zwany także Placem Pałacowym, to główna strażnica, gdzie obecnie mieści się Włoski Instytut Kultury. Po drugiej stronie placu jest Pałac Wielkiego Mistrza. W dawnej oberży prowansalskiej mieści się Muzeum Archeologiczne. Przykłady dekoracji na kamiennych elementach budowli z okresu neolitu. Makieta neolitycznej świątyni Dżgantia z Gozo. Figurka leżąca na łożu twarzą w dół sprzed kilku tysięcy lat. Naczynia sprzed około 3000 lat. Naczynia z okresu fenickiego. Głęboka, sucha fosa wzdłuż murów Valletty. Pomnik niepodległości, którą Malta uzyskała w 1964 roku. Widok na Segleę z Vittoriozy. Vittorioza, zwana dawniej Birgu, jest obok Senglei i Cospicui jednym z tak zwanych trzech miast. Widok z Vittoriozy na kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Senglei. Sengleę od Vittoriozy oddziela wąski pas wody. A to stare garaże dla galeonów. W głębi za statkiem wycieczkowym widać mury Valletty. Wejście do Vittoriozy wiedzie przez trzy bramy. Siedziba Dominikanów. XVI
XVI-wieczny pałac inkwizytora, gdzie święte oficjum miało swą rezydencję, sąd i więzienie. Dom Kata. Kat nie mieszkał w Wittoriozie, lecz przybywał tu z Sycylii. Z kilkunastu oberży do dziś przetrwała w Wittoriozie jedynie oberża angielska. Widok na szpital Bigi w Kalkarze. Z poziomu morza można było dostać się do niego windą. Plac Zwycięstwa w centrum Wittoriozy. Figura świętego Wawrzyńca. Do Senglei można przepłynąć taką łodzią. Kościół świętego Wawrzyńca w Wittoriozie, wzniesiony w XVI stuleciu jako główny przybytek joannitów do czasu, gdy w Valletcie zbudowano katedrę świętego Jana. Następnego ranka promem z portu w Sliemie wyruszamy na powrót do Valletty. Przepływamy obok wyspy Manoela z fortem Manoela i szpitalem Lazaretto. Po kilku minutach prom dociera do Valletty. Anglikańska prokatedra świętego Pawła, wzniesiona w 1844 roku w stylu neoklasycystycznym. Charakterystyczne dla całej Malty kolorowe balkony. Widok na miasto Sliema z murów Valletty. Fort świętego Elma zbudowany w 1488 roku. Widok z fortu świętego Elma na fort Ricasoli. Dzwon pamięci dla uczczenia 7000 żołnierzy i cywilów, ofiar nalotów w czasie II wojny światowej. Pomnik odsłoniła królowa Elżbieta II w 1992 roku. Widok na bastion świętego Piotra i Pawła i górne ogrody Baraka.
a to dolne ogrody baraka na bastionie świętego Krzysztofa. Posąg Eneasza. Za chwilę z baterii powitalnej na dolnej kondygnacji bastionu Piotra i Pawła zostanie oddany salut armatni wykonywany codziennie w południe. Sezon turystyczny jeszcze się na dobre nie rozpoczął, ale już do Valletty przypływają wycieczkowce. Wczoraj w górnych ogrodach baraka były tłumy, a dziś jest pochmurny deszczowy dzień i jest prawie pusto. Schody tuż za bramą miejską, a dalej na szczycie bastionu świętego Jana i świętego Michała ogrody Hastingsa. Z centrum miasta do zatoki prowadzi wiele stromych ulic, to ulica Świętego Jana. Plac Republiki z pomnikiem Królowej Wiktorii. Dzisiaj plac Świętego Jerzego jest zamknięty nawet dla pieszych, gdyż w Pałacu Wielkiego Mistrza odbywają się obrady jakichś unijnych gremiów. Pałac Wielkiego Mistrza, oddany do użytku w 1576 roku, jest jednym z najcenniejszych zabytków Malty. Do końca rządów Joannitów na wyspie, to jest do 1798 roku, był siedzibą wielkich mistrzów zakonu. Obecnie mieści się tu urząd prezydenta, a do maja 2015 roku odbywał tu też swe posiedzenia Parlament Malty. Na obrzeżu placu stoi pomnik ofiar antybrytyjskich zamieszek w 1919 roku. Sliema sąsiaduje nie tylko z Valettą, ale także z miastem St. Julians. Kościół Matki Boskiej z Góry Karmel, albo po prostu Kościół Karmelitów, jest kościołem parafialnym St. Julians. Miasto leży nad zatoką Spinola Bay i podobnie jak Sliema jest jednym z centrów urlopowych z licznymi hotelami i restauracjami.
Nad miastem góruje Portomaso Business Tower, licząca 23 piętra i 98 metrów wysokości. Nieopodal wybudowano hotel Hilton z przystanią dla jachtów. Między Sliemą i Valettą leży wyspa Manoel, nazwana tak od imienia jednego z wielkich mistrzów, Manoela de Vilenia. Ze Sliemy można dostać się na wyspę mostem. Osobliwe, nieformalne schronisko dla kaczek zwane Kaczą Wioską, prowadzone przez wolontariuszy i finansowane w całości z prywatnych darowizn. 100 jachtowa może pomieścić jachty o długości do 50 metrów i wyporności do 500 ton. Z wyspy rozciąga się wspaniały widok na Valettę, chyba najpiękniejsze miasto obronne w Europie, wzniesione przez Joannitów w XVI wieku. W latach 1723-1733 na wyspie został wzniesiony Fort Manoel, nazwany tak na cześć budowniczego, wielkiego mistrza Antonio Manoela de Vileny. Twierdza jest uważana za typowy przykład XVIII-wiecznej inżynierii wojskowej. Agawa sposobiąca się do zakwitnięcia. Widokiem fortu na wyspie Manoel i kopuły kościoła karmelitów w Valetcie kończymy nasz pobyt w tym pięknym zakątku świata.